czujcie. Po raz kolejny nie zabrakło emocji, bo to jest inwestycja, która, jak się okazuje, emocje budzi. W jakim my właściwie w tej chwili jesteśmy miejscu? Bo widzieliśmy się w październiku w Kaudunach, tak? No tam było dużo więcej mieszkańców, więc i też tych emocji było dużo więcej. Dziś spotkanie z radnymi. Co właściwie wyniknęło z tego spotkania? Dla pana osobiście, ale też, no przecież pan też jest mieszkańcem. Jak wiadomo, o sprawie dowiedzieliśmy się tak naprawdę ponad 2 lata temu i wtedy przystąpiliśmy do planu miejscowego. I tutaj właśnie czytałem też protokół z tego posiedzenia rady, gdzie tłumaczyłem radnym i gdzie radni dopytywali się tak naprawdę, w jaki sposób przystąpienie do tego planu zabezpieczy nas przed tym, aby w tym miejscu nie powstała wytwórnia mas bitumicznych. Ja tłumaczyłem wtedy, że w świetle przepisów ogólnych ta wytwórnia ma prawo powstać w tym miejscu. Natomiast gmina ma możliwość kształtowania prawa miejscowego i taką możliwością jest właśnie utworzenie planu i uchwalenie tego planu dla danej miejscowości, dla danego terenu. Stąd już 2 lata temu przystąpiliśmy do przygotowania tego planu. On jest w trakcie przygotowywania. Teraz jest drugie wyłożenie i druga możliwość składania uwag do tego planu. My oczywiście te uwagi, które są zasadne i które możemy przyjąć, będziemy przyjmować, ponieważ mamy tak naprawdę dość duży zapas czasu. W tej chwili postępowanie, jeśli chodzi o postępowanie inwestora, jest na etapie uzyskania decyzji środowiskowej. Pierwsza decyzja została zaskarżona przez mieszkańców. To zaskarżenie zostało w części uznane przez SKO i został inwestor zobowiązany do uzupełnień tego raportu. I teraz w tym momencie inwestor przystąpił do uzupełnień i do procedowania po raz kolejny tego raportu. Jak tutaj przeczytałem i udostępniłem też Państwu te materiały, przewidywany termin zakończenia tego działania przez inwestora to jest czerwiec 2018 roku. Oczywiście jeśli nie będzie znowu jakichś sprzeciwów i nie będzie decyzja zaskarżona. Czy właściwie to nie jest tak, że można się tymi decyzjami przepychać i odpychać je jak piłeczkę, tak? No bo tak trochę to wygląda, powiedzmy szczerze. Można to robić, ale można to robić do pewnego czasu i do pewnego momentu. W pewnym momencie to by nie wystarczyło, bo na gruncie przepisów ogólnych w pewnym momencie inwestor udowodniłby, że ta wytwórnia jest zgodna z przepisami i ma prawo tam powstać i zapadłaby ostateczna decyzja. Jeśli nawet ja bym jej nie podjął, to zmusiłoby mnie do tego SKO. Natomiast po to przygotowujemy ten plan zagospodarowania, bo plan zagospodarowania może wykluczyć tak naprawdę na pewnych terenach pewne typy działalności i my w tym planie właśnie zakładamy, że na tych terenach nie mogą powstać zakłady, które są nawet w sposób potencjalny szkodliwe dla środowiska, a wytwórnia mas bitumicznych jest tak naprawdę na liście zakładów potencjalnie szkodliwych dla środowiska i tutaj w tym momencie będzie z ustawy wyłączona ta możliwość. No to więc ja jeszcze zapytam o ten plan zagospodarowania przestrzennego, bo rozmawialiśmy, pan rzeczywiście wskazywał już w październiku zeszłego roku, jaką tą taką najskuteczniejszą broń przeciwko tej inwestycji. No za chwilę mamy marzec, pan mówi, że to już jest to drugie wyłożenie, no więc zapytam w takim razie o ten plan zagospodarowania dla tego terenu. Kiedy on może być realnie uchwalony? Realnie mógł być uchwalony już w kwietniu. Mógłby być uchwalony, jeżeli by nas zmuszały do tego okoliczności. Natomiast mamy zapas czasu tak naprawdę grubo ponad rok. Mamy ponad rok czasu na uchwalenie tego planu. Oczywiście nie będziemy z tego czasu aż tak bardzo korzystać, ale powiem Państwu tyle, że jeżeli teraz 9 marca będą takie wnioski, które będą do przyjęcia i które będą nadawały się do tego, żeby je uwzględnić, to my je uwzględnimy i jeszcze raz przeprowadzimy całą procedurę, która trwa około 2 do 3 miesięcy i wtedy będzie już to ostateczne wyłożenie, które już wtedy nie zakładam, że ci wszyscy, którzy mają jeszcze jakiekolwiek uwagi, bardzo proszę, żeby składali te uwagi teraz do 9 marca, bo one mają szansę być uwzględnione. Natomiast kolejne uwagi, które by wtedy były za te 3 miesiące,
uważam, że tutaj już no, nie będą one uwzględniane i wtedy po prostu będziemy mogli uchwalić. Bo odrzucenie, tak naprawdę teraz, odrzucenie tych wszystkich uwag skutkowałoby tym, że Rada Gminy mogłaby już na kolejnej sesji, mogłaby uchwalić plan. Natomiast nie ma takiej konieczności, ponieważ cały czas trwa procedura decyzji środowiskowej, a ta decyzja środowiskowa, nawet już prawomocna decyzja środowiskowa, daje dopiero wtedy możliwość inwestorowi o zwrócenie się do nas o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. A my tą decyzję o warunkach zabudowy możemy zawiesić na 9 miesięcy w związku z przygotowaniem planu. Także tak naprawdę od momentu zakończenia procedury decyzji środowiskowej mamy jeszcze 9 miesięcy, a my możemy tak naprawdę w każdej chwili uchwalić ten plan. Panie wójcie, dwie jeszcze takie istotne rzeczy, które tutaj padły na tym dzisiejszym spotkaniu. Pojawił się pomysł takiej uchwały intencyjnej radnych, która by zakazywała wybudowania inwestorowi tej wytwórni. Czy jest to w ogóle realne i legislacyjnie możliwe? To znaczy jest to uchwała intencyjna, wyrażająca jak gdyby stanowisko Rady. Ona jest, nie ma mocy prawnej, natomiast jest jak gdyby wyrażeniem woli przez Radę. Jest jak najbardziej taka uchwała z mojego punktu widzenia jest korzystna, ponieważ daje mi jak gdyby jeszcze bardziej argumenty do tego, żeby tutaj w ramach oczywiście przepisów prawa, ale podejmować działania, które uniemożliwią powstanie tej wytwórni. Jest jak najbardziej taka możliwość, radni mogą wyrazić swoją wolę, ona nie ma oczywiście żadnych skutków prawnych. Sprawa numer dwa, o którą chcę zapytać, gdyby inwestorowi nie udało się wybudować tej wytwórni, tutaj też padła deklaracja o chęć takiego ubiegania się o odszkodowanie tego inwestora i tutaj chciałam zapytać o to. No ja wypowiedziałem się na Radzie i powiedziałem jednoznacznie, że nie widzę takiej możliwości, żeby inwestor mógł uzyskać takie odszkodowanie, ponieważ tak, inwestor w żaden sposób nie był zachęcany do tego, żeby tutaj się budować. Tak naprawdę nie budować tą wytwórnię. Tak naprawdę jedyny jego wydatek to jest zakup tych gruntów, które były w tym momencie zakupu, były to tak naprawdę grunty rolne. Tak naprawdę po uchwaleniu planu zagospodarowania te grunty staną się gruntami pod działalność przemysłowo-usługową, czyli te grunty w tym momencie ich wartość się zwiększy, a nie zmaleje. Tak więc inwestor tak naprawdę na tej inwestycji może tylko skorzystać. Nie ma możliwości w żaden sposób udowodnienia tego, że cokolwiek stracił. Jeżeli kupił grunty rolne, a będą one przekształcone na grunty pod działalność usługowo-przemysłową, które w związku z tym wiadomo, że są więcej warte niż grunty rolne, no to gdzie tutaj jest możliwość i gdzie tu jest strata i możliwość ubiegania się jakiekolwiek odszkodowanie. Także jeśli chodzi o odszkodowanie, jestem całkowicie spokojny. Rodziło nam się pytanie na korytarzu, właściwie o co w tym wszystkim chodzi, skąd ta zaciekłość tego inwestora. Oczywiście to jest wróżenie z fusów w przypadku tego pytania do pana, bo przecież nie wiem, 3-4 kilometry dalej jest strefa przemysłowa, gdzie no myślę obyłoby się bez oporu społecznego i grunty są w równie dobrej lokalizacji przy tej samej drodze. Pan się domyśla, z czego wynika upór inwestora, który powiedział, że on będzie szedł po swoje. Inwestor powiedział, że nie wyklucza tego. Ja sądzę, że inwestor będzie się kierował przede wszystkim swoim interesem. A on będzie wiedział, że tak naprawdę jakiekolwiek dodatkowe wydatki, które poniesie, będą niepotrzebne i będą zbyteczne. Także nie sądzę, żeby inwestor tutaj czynił jakiekolwiek jakieś bardziej zdecydowane kroki. Po prostu inwestor nie chciał tutaj powiedzieć jednoznacznie. Powiedział, że nie wie, jeszcze nie podjął decyzji. Być może, że będzie podążał. Być może jakieś tam sprawy ambicjonalne tutaj też są brane pod uwagę. Natomiast jestem przekonany, że interes tutaj ekonomiczny zdecydowanie zwycięży i inwestor albo będzie chciał na tym terenie jakąś inną działalność poprowadzić, albo poczeka na uchwalenie tego planu, wtedy kiedy ta ziemia zostanie mocą tego planu zamieniona w ziemię pod działalność przemysłowo-usługową i zwiększy się jej wartość i po prostu z zyskiem tą ziemię sprzeda. Dobrze, dziękuję bardzo.